W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gromadzimy się w piątek na Drodze Krzyżowej, aby razem z Jezusem wspomnieć Jego mękę, Jego dar dla całej ludzkości. Tą Drogę Krzyżową będziemy przeżywać z uczynkami Bożego Miłosierdzia. Módlmy się w intencji nas samych, naszych rodzin, naszego narodu o uchronienie przed pandemią, ale także módlmy się, abyśmy byli solidarni w tym ciężkim czasie, abyśmy pamiętali, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną w Jezusie Chrystusie. Ze słów papieża Franciszka: jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego Miłosierdzia. Przypowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy tak, jak Jego uczniowie, czy też nie. Panie Jezu Chryste, chcemy przejść drogą Twojego i naszego krzyża. Chcemy zanurzyć się w tajemnicę Twojej męki, by zostać przemienieni przez tajemnicę Twojego miłosierdzia, któryś za nas cierpiał rany. Staca pierwsza. Jezus na śmierć skazany, grzeszących upominać. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Mateusza rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik powiedział: co właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. To sąd człowieka nad Bogiem. Grzesznicy skazują świętego, winni oskarżają niewinnego, niesprawiedliwi chcą zabić sprawiedliwego. Ludzie, instytucje prawa, które zostały powołane, by stawić czoło nędzy ludzkich grzechów, nie radzą sobie nawet z własnym grzechem. Jezu miłosierny, naucz nas grzeszących upominać, naucz nas radzić sobie z cudzym grzechem, byśmy nie widzieli zła tam, gdzie go nie ma, a tam, gdzie jest, byśmy widzieli nade wszystko człowieka. Byśmy nie dali się zakłamać w przekonaniu, że wszystkim wszystko wolno. Byśmy mieli odwagę powiedzieć drugiemu, że grzech jest grzechem. W szkole, na uczelni, w domu czy w pracy, znajomym czy rodzinie. By każde upomnienie wypływało z miłości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, nieumiejętnych pouczać. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii świętego Jana. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Jezus bierze krzyż całego świata na swoje ramiona. Nie ma lepszego sposobu na walkę z ludzką biedą, nędzą i grzechem, na wejście poza myślenie: to nie moja sprawa. Krzyż nasz i nie nasz nie jest bowiem tym, co się należy albo nie należy. Jest drogą, która może wszystko. Jezu miłosierny, naucz nas nieumiejętnych pouczać. Najpierw naucz nas odróżniać tych, którzy nie potrafią wiele, od tych, którzy umieją więcej niż my. Następnie naucz nas taktu, delikatności, zrozumienia, czułości, tak by pouczenie nie poniżało.
Przede wszystkim jednak pokaż, że nie ma lepszego sposobu niż własny przykład. Bowiem nie ten, kto mówi o krzyżu, ale ten, kto go bierze, uczy drugiego drogi do prawdziwego życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu, ochronie swe, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem, głodnych nakarmić. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić masz. Z księgi proroka Izajasza. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, a on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Jezus upada zaraz po tym, jak bierze krzyż na swoje ramiona. Wszechmogący Bóg staje się człowiekiem słabszym od drewnianej belki. Zdumienie ogarnia wszechświat i żadne słowo nie opisze uniżenia, do jakiego zdolna jest miłość. Jezu miłosierny, pierwszy upadek ludzkości to nędza głodu, nędza najbardziej niezrozumiała. Tysiące naszych braci i sióstr, miliony Twoich dzieci umierają z braku pożywienia nie dlatego, że na ziemi nie ma chleba, nie dlatego, że nie mają rąk do pracy, ale dlatego, że my nie mamy serca. Chlebie żywy, naucz nas karmić głodnych, by nikt nie pochodził na ten świat tylko po to, aby umrzeć z głodu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę, chorych nawiedzać. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić każe. Z księgi Syracha. Synu, wspomagaj swego ojca w starości i nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem Ojca nie pójdzie w zapomnienie. W miejsce grzechów zamieszka u Ciebie. Spotkanie Jezusa z Maryją było po prostu konieczne. W cierpieniu bowiem nie może zabraknąć najbliższych. Dlatego tak bardzo bolą rozwody, aborcja, eutanazja. Tak bardzo bolą oskarżenia i kłótnie. W cierpieniu nie tyle ciąży waga krzyża, co brak tych, których nie powinno zabraknąć. Jezu miłosierny, Ty powiedziałeś, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Naucz nas chorych nawiedzać, najpierw tych, do których powinna nas prowadzić zwykła ludzka przyzwoitość, rodziców, dziadków, przyjaciół i znajomych. Następnie daj nam ewangeliczną siłę, by być blisko tych chorych, z którymi nikt blisko być nie chce. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu, stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Wątpiącym dobrze radzić. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić nasz. Z Ewangelii według świętego Marka. A gdy go wyszyzali, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby ukrzyżować, i niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził. Przymusili go, żeby niósł jego krzyż. Kto wie, ile Szymon z Cyreny buntował się tamtego poranka. Żołnierze pomieszali mu plany. Skazany zdawał się plamić jego godność. Nie trzeba jednak czekać wiele dni, by zrozumieć, że pomagając drugiemu,
pomaga się sobie i pomaga się samemu Bogu. Jezu miłosierny, naucz nas wątpiącym dobrze radzić. Znamy ich przecież od lat, tych, którzy zwątpili w Ciebie, w drugiego człowieka, a nawet w siebie, zwątpili w miłość i nadzieję. Zapal w nas chęć do nauki, do poznawania, do rzetelnego studiowania, do wiedzy, bez której trudno o dobrą radę. Daj nam swego ducha, aby żadna rada nie kończyła się tylko na słowach. Naucz nas być Szymonami z Cyreny, którzy własnymi rękami pomogą dźwigać krzyż. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Jezusowi. Więźniów pocieszać. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żyć przez krzyż i mękę swoją świat kupić naszą. Z psalmu 27. O Tobie mówi moje serce, szuka Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Nie odpędzaj z gniewem swojego sługi. Ty jesteś moim wspomożeniem, więc nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje zbawienie. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Może Weronika wiedziała, kim jest Jezus, a może ważny był dla niej tylko cierpiący człowiek. To nic, że uznany za winnego, to nic, że przez legalną władzę, to nic, że z wyrokiem bluźniercy. Weronika widzi w nim przede wszystkim cierpiącego człowieka. Dlatego dostaje w darze obraz samego Boga. Jezu miłosierny, Ty powiedziałeś, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Naucz nas miłosierdzia wobec więźniów. Naucz nas więźniów odwiedzać, pocieszać, nie potępiać. Naucz widzieć w nich przede wszystkim cierpiącego człowieka, wołającego o Boże i ludzkie miłosierdzie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi pod krzyżem, spragnionych napoić. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez krzyż i mękę swoją świat upić nasze. Z księgi proroka Izajasza. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygący ją, tak on nie otworzył ust swoich. Drugi upadek Jezusa wydaje się być jeszcze bardziej paradoksalny. Przecież sił dodało mu spotkanie z matką, przecież pomagał mu Szymon z Cyreny, nawet Weronika użyła trochę jego cierpienia. Upadek pod krzyżem nie zawsze jest racjonalny. Zawsze jest jednak bolesny. Jezu miłosierny, Ty powiedziałeś, byłem spragniony, a daliście mi pić. Drugi upadek ludzkości to spotkanie ludzkości, to ludzie umierający z braku wody, mimo tysiące źródeł, jezior i rzek. Mimo rozwoju cywilizacji i higieny osobistej, obok milionów podlewanych kwiatów i nieskończonych ilości mytych samochodów, są ludzie, którzy umierają z pragnienia. Jezu, naucz nas spragnionych napoić. Pomóż powstać ludzkości z najbardziej paradoksalnego upadku. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Strapionych pocieszać. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat kupić nasze. Z Ewangelii według św. Łukasza.
A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Wydawało się, że kobiety z Jerozolimy zrobiły co mogły. Nie były obojętne. Poświęciły czas, a nawet swoje łzy. A jednak nie na tym polega miłosierdzie. Jezu miłosierny, naucz nas pocieszyć strapionych, odkrywać, kto tak naprawdę jest biednym i kto jest naprawdę potrzebującym. Znajdować właściwe słowa i właściwe środki. Chociaż kapłan i lewita również potrzebują miłosierdzia, nie pozwól nam być Samarytaninami, którzy opuszczają człowieka leżącego na drodze, żeby pomóc tym, którzy minęli umierającego. Nie daj nam skusić się mirażom ucieczki od tych, którzy nas tu i teraz potrzebują. Któryś za nas cierpiał, dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem. Podróżnych dom przyjąć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i rękę swoją świat odpłomić raczył. Z psalmu 44. To z Twego powodu ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj na zawsze. Może to był najbardziej bolesny upadek. Tak niewiele do celu, a tak mało sił. Tak wielka duchowa sprawa i tak wielkie ograniczenie ciała. Może nigdy wcześniej i później Bóg człowiek nie cierpiał tak z powodu napięcia między tym, co mógł jako Syn Boży, a tym, czego nie mógł jako Syn Człowieka. Jezu miłosierny, Ty powiedziałeś, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Przybysz to obcy, przybysz to uchodźca, przybysz to imigrant ekonomiczny. Przybysz to przede wszystkim człowiek, dziecko tego samego Boga, mój brat i moja siostra. Może nigdy wcześniej w swojej historii ludzkość nie przeżywała tak wielkiego napięcia między tymi, którzy uciekają przed wojną, a tymi, którzy nie chcą ich przyjąć. Między dramatem walki o życie jednych i dramatem bezsilności egoizmu drugich. Naucz nas, Panie, podróżować w dom, podróżnych w dom przyjmować, nie do hotelu, nie do getli, rezerwatów, ale własne domy otwierać na drugiego człowieka. Naucz nas, że Ewangelia nie jest niemożliwa. Któryś za nas cierpiał, Jezus zszedł obnażony, nagich przyodziać. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i rękę swoją świat odpłomić raczył. Z Ewangelii według świętego Jana. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części. Dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełniać słowa Pisma. Podzielili między siebie szaty moje, a moją suknię rzucili losy. Syn Boga, który ubiera świat milionami kwiatów, roślin, drzew, zostaje pozbawiony ostatniej szaty. Ten, który życie oddał za to, żeby ludzką nędzę, biedę i grzech przyodziać w Boże miłosierdzie, stoi bezbronny i nagi na oczach całego świata. Jezu miłosierny, Ty powiedziałeś, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Naucz nas przyodziewać nagi. Tak często przebieramy w ubraniach, zazdrościmy sobie tego, co nosimy. Marzymy o takich, a nie innych ciuchach, że zapominamy o ludziach, którzy nie mają w co się ubrać. Święty Paweł napisał w liście do Tymoteusza: mając żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Nagich przyodziać to również cieszyć się z tego, co się ma.
to także nie wyśmiewać innych z powodu ubioru, nie obdzierać ich z ludzkiej i boskiej godności. Któryś za nas cierpiał, Jezus zostaje przybity do krzyża. Krzywdy cierpliwie znosić. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odpowiedzi Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc nas i siebie. Lecz drugi karcąc go rzekł, Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż te same kary ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Bardziej niż ciężki krzyż bolały ostre gwoździe. Bardziej niż gwoździe bolała ludzka złość. Bardziej niż zaliczanie do złoczyńców bolały urągania. Nikt nie zadaje nikomu tak wielkiej krzywdy jak człowiek człowiekowi. Nic nie boli tak bardzo jak krzywda od najbliższych. Syn Boga cierpi od tych, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Cierpienie Bogu sprawiają Jego własne dzieci. Jezu miłosierny, naucz nas krzywdy cierpliwie znosić, zwłaszcza krzywdy, które wyrządzili nam najbliżsi. Nic tak nie boli, jak gwoździe wbite przez własnych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, tych, których kochaliśmy tak bardzo. I nic nie czyni nas tak bardzo chrześcijanami, jak miłość tych, którzy nas ranili. Któryś za nas cierpiał rany, Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Urazy chętnie darować. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odpowiedziasz. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej, jego stronie. Jezus zaś mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Niewiarygodne są te słowa Jezusa. Tak bardzo, że wielu starożytnych kopistów nie ośmieliło się zapisać ich w Ewangelii. Bowiem umrzeć za kogoś to wiele. Umrzeć za złoczyńców to bardzo wiele. Ale wybaczyć tym, którzy zabili, to wszystko, co Bóg mógł dać ludzkości. Jezu miłosierny, naucz nas urazy chętnie darować, nie dlatego, żeby zachęcać do ponownych krzywd, nie dlatego, żeby pokazać swoją słabość, ale dlatego, by pokazać światu, że żadne zło i grzech nie są w stanie zabić miłości. Któryś za nas cierpiał Stacja 13. Ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża. Modlić się za żywych i umarłych. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odpowiedziasz. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Symeon rzekł do Maryi, Matki Jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jak żadna inna stacja, ta przypomina Betlejem. Jezus w ramionach swojej matki. Tam nowo narodzone dziecię, tu niedawno umarł dorosły syn. Tam narodzony do wcielonego życia, tu umarły dla życia na wieki. Tam żywe ciało rodzi radość,
tu ciało umarłe rodzi ból. Ramiona Maryi tulące swoje zmarłe dziecko wciąż mówią, że miłość może przekraczać nie tylko nienawiść. Miłość może przekraczać także śmierć. Jezu miłosierny, naucz nas troski o ludzi nie tylko za ich życia. Naucz nas modlić się za żywych i umarłych. Niech Maryja, wspomożycielka wiernych, pośredniczka łask, pomoże nam uwierzyć na nowo w siłę modlić za innych. Niech nasza modlitwa stanie się ramionami, które tulą z miłości potrzebującego człowieka za jego życia i po jego śmierci. Któryś za nas cierpiał ramy, Stacja 14. Ciało Jezusa zostaje złożone w grobie. Umarłych pogrzebać. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i rękę swoją świat odkupić racz. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem Józef z Arytmatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Nawet Syn Boży potrzebował grobu. Nawet ten, który wskrzeszał umarłych, potrzebował po śmierci pomocy. Józef i Nikodem nie pytali, po co tracić czas, po co marnować miejsce, po co wydawać pieniądze na wonności. Mało jest tak życiowych spraw jak śmierć i tak ludzkich jak martwe ludzkie ciało. Jezu miłosierny, naucz nas szacunku do umarłych, naucz nas umarłych grzebać, zachowywać po zmarłych pamięć. Błogosław pracującym na cmentarzach, w krematoriach, w kosnicach i domach pogrzebowych. Jezu, Słowo, które stało się ciałem, naucz miłości wobec ciała i za jego życia i po jego śmierci. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu. Uwielbiamy Twój krzyż i Twoje zmartwychwstanie. Chcemy dzielić się wiarą w to, że żaden krzyż nie musi skończyć się grobem, że żadna nędza nie musi skończyć się tragedią. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec.